A już teraz razem z nami w studium zapowiadany gość jest Bożena Mielnik. Witam Cię, Bożeno. Cześć. Witam serdecznie Ciebie i Was, moi drodzy. Dobrze, Pani Bożyno, to zacznijmy tak. Zrobiło się za oknem tak szaro, niestety, chociaż patrząc na ubiegłe lata, no to tak bardzo, bardzo ubiegłe, to byłoby już biało. Bo zawsze to bardzo ubiegłe. Tak. Bardzo ubiegłe. I to może pomagało w tej takiej wenie twórczej. Jak jest teraz z tą weną? Wiesz co, mi to nie przeszkadza. To znaczy, widzę plusy też tego, że mamy już tak wcześniej ciemno, bo ja lubię zapalić sobie świeczkę, dobra herbatka i tworzyć. I tworzyć. Delektować się albo wracać gdzieś tam marzeniami do muzyki. Czyli na brak weny, pomimo tego, co za oknem i jak teraz jest na zewnątrz, nie narzekasz? Nie, nie narzekam. Bożena Mielnik nie narzeka na brak weny, a co u niej dobrego słychać, właśnie o tym dzisiaj z moim gościem Beda Klachu, więc zostańcie z nami. Witajcie górskie szczyty, witajcie leśne dny i wskażcie mi tę ścieżkę, tę, po której tu przed laty szłam. No to teraz o tej twórczości, skoro na brak weny nie narzekasz, Bożena, utwór Fantazja, to utwór, który ty z wielką satysfakcją wykonujesz i ku uciesze wielkiej wszystkich fanów, bo to jest utwór, który ostatnimi czasy cieszy się ogromną popularnością. Twórcą jest Christian Torchiani. Torchiani, tak, dokładnie. Autor tekstu muzyki. I teraz powiedz mi, czy to już jest ten czas i ten moment, że to jest taki hit na miarę tego małego domku? Czy może on już przykrył ten mały domek swoją popularnością? A może widać, Kazi, już w światełko w tunelu, że przykryje? Bardzo trudne pytanie teraz powiem Tobie. Bardzo trudne zadajesz, ale na pewno ten utwór, jak wszystkie utwory, śpiewam z całym sercem, z całego serducha. Myślę, że no, mały domek... Trudno jest mi powiedzieć, czy fantazja przebiłaby mały domek. Nie patrzę tymi kategoriami, ale wiem, że cieszy się ogromnym powodzeniem i tak jak powiedziałeś, ja też widzę to, że publiczność, że moi wierni fani pokochali i ten utwór. A powiedz mi, jest tak, no bo kiedyś, jak się gadał Bożena Mielnik, to był mały domek, razu jakaś tam w głowie, ale ci fani już teraz, jak słyszą Bożena Mielnik, to mają ta fantazja w głowie? Mają fantazję i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mają też inny utwór jeszcze, jeżeli mogę wspomnieć, no i do którego bardzo często sięgają, mają też Małego Aniołka. I powiem Tobie, że, a to też autor właśnie, autorstwa Christiana Torchianiego, i przynoszą mi aniołki do salonu. I ja mam wszędzie małe aniołki, mam też większe aniołki i nazywają je Bożeną. Ja przepraszam, bo to nie jest żadne tam, że ja nie jestem anioł, ja jestem zwykła dziucha z Ligotygi, ja to zawsze mówię, prosta dziewczyna, ale ta piosenka sprawiła, że przynoszą mi aniołki. I wracają do fantazji, do Małego Aniołka, a o Małym Domku nie wspomnę, bo zawsze. Bardzo mu za to dziękuję. Aniołkiem to ja nie jestem. Przyznała się do tego, że aniołkiem... Jestem zwykła sobie dziewucha, dziewczyna. Dziewucha z Ligoty. Ja. Dobrze, dziewucha z Ligoty, my już za chwilę troszkę o tych mediach społecznościowych, o internetach, o tym klachać będziemy. Spotkałam tu chłopaka, co stado owiec gnał. Gorące usta swe, gorące serce swoje dał. Fantazja. To utwór o Kerem'ego Domy, ale też fantazja trzeba mieć, żeby odnaleźć się wśród tych wszystkich mediów społecznościowych. Tak. No i właśnie trzeba powiedzieć, że taką kreatywność u Ciebie widać, bo tak dosyć mocno udzielasz się na swoim facebookowym fanpage'u. Tam jest takie hasło It's me, jestem jaka jestem. Ja. No właśnie. Zwykła sobie dziewczyna. Ta zwykła dziewczyna tam pokazuje takie swoje zwykłe, codzienne... Kochająca śpiewać, no. Kochająca śpiewać pokazuje swoje zwykłe, codzienne życie. Tak. To tu są dwa moje pytania. Pierwsze, co to daje Bożenie, że może się pokazać? No, troszkę ludzi jednak to obserwuje, tam ponad 6 tysięcy fanów. Tak, i czasami jak już robię coś, wrzucam coś, daję coś, to nie zastanawiam się. Po prostu mam taką potrzebę, ja tak, jadę samochodem, gdzieś coś leci, tak mówię, Boże, ja muszę teraz zrobić coś, nagrać coś do moich fanów, przemówić. I gdybym się zastanowiła, czy to jest dobre, to prawdopodobnie nie robiłabym tego. Robię to, co czuję i to, co myślę. I to idzie w eter. Jestem w stałym kontakcie z moimi fanami, bo to jest współpraca. Zawsze o tym mówię, że... Każda ta osoba z osobna coś do mnie mówi, pisze, to tak jakby ktoś list do mnie wysłał. I ja na to odpowiadam, ja na to reaguję, bo wy jesteście dla mnie, jestem dla was.
Tak, tak to właśnie nie wiem. Czyli to tak jest spontan, jest potrzeba, powiedzenia, ale to, odezwania się. Ale to nawet nie nazwałabym spontanem. To krzyczy moje wnętrze. Zrób to. Zrób to, zaśpiewaj, powiedz, przekaż. To jest moje życie. Chociaż jest to strasznie męczące. Ja też zaznaczam, że nie zawsze odpisuję, nie od razu, ale wracam, jestem. I oni są ze mną. Drodzy Państwo, jesteście ze mną i ja Wam za to dziękuję. A powiedz mi, nie widzisz troszkę w tym zagrożenia takiego? No bo jednak troszkę się odkrywał te karty swojej takiej codzienności, takiej intymności troszkę, nie? Wiesz co, no dużo mam, właściwie miałam i pojawiam się znowu. Takie, jak to się brzydko mówi, hejty. Mhm. Ja? Ale wiesz, przyznam się Państwu szczerze, że tak jak wrzucam już teraz coś, to sobie myślę, chwasty, chodźcie. Tak! Dzisiaj dają mi siłę. I co? Ja jestem, jaka jestem. I koniec. Robię to, co kocham i tak, jak czuję. Tak, media mają to do siebie, że oceniają. Zawsze mówię, nie oceniajcie, doceniajcie. A powiedz mi, czy nie było tak, że musiałaś do tego dorosnąć, żeby powiedzieć, chodźcie, tak, dzisiaj ciocia Bożenka wam pokaże część drugą? Tak, było tak. Pamiętam, miałam taki moment, że pierwszy chwast, przepraszam, jak się pojawił, to sobie myślę, nie, to jest ma pomyłka, drugi. Czy tam potem już odechciewa mi się w ogóle pracować, nie zaglądam do... To było miejsce, powiedzmy, godzina 15 do dnia następnego, do rana następnego. I tak sobie myślę, zaglądam, patrzę, jest, bo to był taki moment, że one pojawiły się. I teraz ja w salonie u siebie buduję ludzi. Ja nie tylko tworzę fryzury, ale ja też buduję wnętrza, bo ja kocham ludzi i rozmowy z ludźmi. I nagle ja poczułam się, jakbym była po tej drugiej stronie. Ale nie zastanawiałam się wtedy nad tym, tylko bolało. Zabolał jeden, drugi, przestałam czytać. Inaczej, blokuję. Wracam do domu, blokuję, już nie chcę Facebooka, już w ogóle nic nie chcę. W nocy się budzę, mój Tomek mówi, tak, Kochanie, co ty robisz? A ja blokuję, rozumiesz? Rano wstaję i patrzę do lustra i mówię tak, Boże, ja jestem tak zmęczona, jakbym nie wiem, ile wypiła dzień wcześniej. I tak sobie myślę wtedy, Bożena, oni ciebie widzą, rozumiesz? Oni ciebie widzą, nareszcie cię widzą. I tak to działa. Po prostu dojrzałam do tego, nie potrzebowałam iść do żadnej wizyty u psychologa i tak dalej, ale dojrzałam do tego i wiem jedno, będzie bolał, czasem zaboli. Do dzisiaj są te takie właśnie niefajne wpisy, nawet wczoraj miałam, bo na temat żeby Polska była Polską, zanuciłam, zaśpiewam i tak dalej i tam, bo za dużo tego, bo za mało tego, bo taka, bo... Jezu, nigdy nie dogodzimy wszystkim, moi drodzy, jestem szczęśliwa i tak, jak coś dodaję, to mówię, chwasty, chodźcie. Daje mi to siłę dzisiaj. To jest fajne i trzeba też chyba pamiętać, że domeną naszego narodu jest to, że są my fachowcami w każdej dziedzinie. No tak, tak się każdemu wydaje. Tak, tam siedzi miliony fachowców od wszystkiego. A najlepiej inkognito albo... I tak czasem zajrzę sobie na to konto i mówię tak, patrzę jakaś pani, a koło niej dzieci. I myślę, droga pani, pani jest czymś matką, babcią, ciocią. Jezu, jak pani nie wstyd. Najchętniej chciałabym napisać jeszcze, pozdrawiam panią, ja? Ale sobie myślę, nie zniżę się do jej poziomu. I tyle. Dzisiaj te chwasty dają mi siłę. I to jest fajne, że z tego, co... Nie do końca fajne. Można to wziąć i przekuć w pozytywną energię. To robi Bożena Mielnik. Do rozmowy zaraz wracamy. Mały domek pośród gór, tam gdzie niebo sięga chmur, tam mój chłopak, który za mną tęskni wciąż. To teraz do tego artystycznego świata wracamy. Do planów Bożeny Mielnik, takich artystycznych. Na teraz. Na później? Na teraz, na później. Mam swój band. Moich kolegów serdecznie pozdrawiam z bandu. Jutro mamy koncert z bandem, co mnie bardzo cieszy. Koncerty są, odbywają się. Ja o wszystkim informuję moich fanów właśnie na fanpage'u swoim, tak? I koncerty świąteczne. Boże, to jest najpiękniejszy czas teraz. Także a propos takich tematów, jak mówisz. Tak, dzieje się, odbywa się to, mamy dzisiaj próbę. Muzycznie dzieje się dużo. Dużo. I informuję o tym na Facebooku, na portalach społecznościowych. Zachęcam. No to dobra, my ten temat zaraz pociągniemy nieco dalej, żeby Bożena się jeszcze bardziej odkryła. On pasterzem biednym jest i tak bardzo kocha mnie, że na dowód swej miłości listy śle. O tym, co artystycznie się u ciebie dzieje, właśnie teraz cały czas też rozmawiamy, więc zaplanujmy sobie końcówkę tego roku. Mhm. Czy końcówka roku to mocne skupienie się na będzie, bo to mnie też ciekawi, bo Bożena Mielnik zazwyczaj była solo i z krzesełkiem na scenie. To jest taki twój wizerunek.
a teraz jednak band, to już otoczenie całe, muzycy, to już zupełnie co innego i zupełnie inny chyba rodzaj pracy, nie? Tak, inny rodzaj pracy, ale powiem tobie, że jak byłam młoda i piękna, to śpiewałam z całym bandem przy jednostce wojskowej w Katowicach, zespół Granatowe Otoki, więc mieliśmy cały band za sobą, więc każdy instrument można było usłyszeć z osobna. Teraz mam swój własny skład. To jest zupełnie inny koncert, zupełnie inna energia, zupełnie inny przekaz, ale dalej dla publiczności, dla was, moi drodzy, kiedyś ktoś zapytał: Bożena, jak już nie jesteś w Biesiadzie, a jesteś w bendzie, czy ci wszyscy fani z Biesiady, czy oni cię widzą w tym bendzie i tak dalej? Publiczność się podzieliła. Przybyła nowa publiczność, która kocha właśnie muzykę bendową, z bendem, z instrumentami na żywo i tak dalej. Powiem tobie tak, czy to jest bend, czy śpiewam w Biesiadzie, jestem ciągle ta sama Bożena. Bardzo często i w bendzie zdarza mi się, że biorę to krzesełko i mój przekaz zostaje właśnie taki, jaki jest, jaki był na początku. Ale bend to jest dla mnie bardzo dużo. Wspaniała sprawa. Czyli coś do pięknego, końca coś roku pięknego. Praca nad tym, żeby... Pracujemy nad nowymi utworami, bardzo dużo robimy utworów w nowej aranżacji, te utwory, które już śpiewam. Jest tam między innymi Fantazja i Mały Aniołek i Mały Domek, który właśnie zrobił duże poruszenie, zamieszanie, bo już nie jest w tej aurze, w jakiej go ludzie poznali. Ale tak jak mówię, nowa publiczność, no bo to właśnie wszystko ma sens. Zawsze gdzie są plusy i minusy. Pozdrawiam moich kolegów z bendu, jestem bardzo szczęśliwa z tego, że mam bend i tak jak teraz jeszcze właśnie doszedł klawiszowiec. I za chwilę pokażemy się w nowym składzie, w powiększonym składzie właśnie. Czy to jest szansa, żeby się to pojawiło, nie wiem, z początkiem nowego roku? Jak najbardziej. My ciągle tworzymy, ćwiczymy, przygotowujemy materiał i będziemy się nim dzielić. Ale do tego materiału też, prócz tych takich największych twoich hitów typu Fantazja, Mały Domek czy Aniołek, to dołączą jeszcze z poprzednich wydawnicy? Dołączą, bo bardzo mi się podobało to, jak kolega Jacek, basista, proponując mi właśnie współpracę z bendem, powiedział: Bożena, my chcemy, żebyś była naszą frontmanką, my chcemy ciebie, twój materiał, my chcemy z tobą współpracować, my kochamy to, co robimy, ty kochasz to, co robisz, zróbmy to razem. Także wracamy do tego, co było i oczywiście tworzymy nowe i koledzy też robią nowe aranże, czyli będą nowe całkiem utwory. Czyli z nowym rokiem... Idzie nowe, nowo Bożena, ale ta sama prosto dziocha z Ligoty. Jezus, dobrze to powiedziałeś. Tak, zwykła dziocha z Ligoty. Kochająca śpiewać, kochająca ludzi. 8 lat szkoły podstawowej nie poszło na marne, żeby takie zdanie zbudować. No. Dobrze, Bożenko, to ja trzymam mocno kciuki za ten, jakby nie powiedzieć i nie patrzeć na to, nowy projekt, który też pokazuje, że na tej naszej śląskiej scenie zaczyna coś powoli się ruszać, zaczynają iść pewne zmiany, no i niech idą te zmiany jak najlepsze. Bożena Mielnik, moim waszym gościem. Pięknie, dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Wam też pozdrawiam serdecznie i za każdy głos dziękuję.